Dziś odwiedzamy kolejny czerwony punkt na drogowej mapie Wrocławia. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Awicenny, Mokronowskiej i Wiejskiej. Jesteśmy o poranku, a jak widać za moimi plecami, ruch na Mokronowskiej o poranku jest ogromny. I tak pewnie będzie do południa. Wieczorem także, ale w drugą stronę kierowcy będą opuszczać Wrocław, wjeżdżać w ulicę Mokronowską i stać w korku w kierunku właśnie Mokronosu. A teraz korek na Mokronowskiej do centrum Wrocławia, korek, który ma około 2 km. No i tutaj jest tak codziennie, w sobotę i niedzielę spokojniej, ale tylko trochę. Michał Hamburger, Radio Wrocław.